I to chyba jedna z takich rzeczy, które ja już któryś raz powtarzam. Przy planowaniu. Mam takie powiedzenie, że jak się planuje w ciągu dnia, oso przy osobistym planowaniu, nie planowaniu projektów firmowych, jakichś dużych, dużych, mhm. dużych, zaawansowanych, tylko przy, oso przy osobistym planowaniu, robimy ten błąd, że my planujemy za dużo, za dużo czasu nad tym spędzamy i powinniśmy planować najlepiej jeśli mamy w ogóle z tym problem planować z dnia na dnia z dnia na dzień mieć prostą listę pięciu rzeczy z czego następnego dnia muszę zrobić przynajmniej jedną rzecz I jak zrobię tą jedną rzecz z tej listy to, to mam dzień gotowy i to jest tak jakby jedna rzecz choćby skały srały ja mam zrobić pewnie i, i to jest bardzo ważna myśl bo to mnie zmusza do taka idea zmusza mnie do właściwego przemyślenia struktury tego, co ja mam zrobić. Co to znaczy zrobić jedną rzecz w ciągu dnia? No bo to nie jest y, toaleta poranna czy śniadanie. No to też jest jedna rzecz tak, do tak, zrobienia, tak. ale to jest rzecz, którą my robimy niezależnie od tego. To naturalnie to po prostu robimy. Naturalnie je robimy. Więc teraz zdefiniuj, co to jest ta jedna rzecz. No i na przykład dla mnie jedną rzeczą będzie nie. Wiem. Napisanie jednego scenariusza. I tyle. Dzień jest już, jest już pozytywny, wszystko co zrobię ponad to jest już super. Albo Aha. odpisanie na wszystkie maile. To jest ta jedna rzecz. Albo y, przeczytanie tam dwóch scenariuszy. Mhm. To jest ta jedna o. rzecz, którą mam, mam do zrobienia dzisiaj, choćby skały srebrne. Ja on zrobię i jest ok Oczywiście, jak się prowadzi firmę, to jest to troszkę bardziej skomplikowane, bo jest, jest kilka... więcej rzeczy. Bo się Innych. pojawia kilka rzeczy, ale. Od czegoś trzeba zacząć. Właśnie od czegoś trzeba zacząć. Większość osób, która, która przecież korzysta z tych kursów i korzysta z tych materiałów, nie prowadzi własnych działalności. I ma problem z taką codziennością. No nie odwlekam to, mam coś w planach, mam jakąś pracę etatową, której, która mnie męczy, chcę coś zrobić więcej. No to zaplanuj sobie i zrób jedną rzecz jednego dnia, która cię za, zaprowadzi do, do tego celu. Małymi krokami. Małymi celu. krokami. Wyślij choćby jednego maila. Niech to będzie jeden mail, wyślij tego jednego maila. A z reguły jest tak, że właśnie, bo to jest myśl, to jest tylko idea. A z reguły jest tak, że jak już wysłałem jednego maila, a to już to już jestem, się, też, że wyślę, wyślę z pięć. Tak, to też potem za sobą. I potem jest fajnie, bo to, bo to, to jak, jak, jak się odpala malucha na mrozie, no nie? Po prostu on ksz, 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 zapalasz, zapalasz, kręcisz tym kluczykiem, no i w końcu zapali. Mhm. Jak zapali. No to już jesteś w domu, tak? To już, to, już, to już robisz, to już masz tą satysfakcję, masz tą przyjemność z realizacji jakiegoś procesu, widzisz, że to zmierza w jakimś kierunku, widzisz, że to wychodzi, mhm, zmienia się to podejście, jest, jest, jest pewna transformacja, pojawia się motywacja. Flow się odpala. Się, odpala się flow, dokładnie, a ludzie mhm. mają problem z tym odpaleniem bardzo często. I, i wydaje mi się, że ta, najczęściej właśnie ta historia z tym odpaleniem, która się pojawia, pomogłeś odpalić, pomogłeś z, 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 zmienić.